wieje, a dzisiaj nie wiem co z tego będzie. Zresztą jak ten film poskładam, to też jeszcze nie wiem. Takie wielkie samoloty dzisiaj będą latać. A, albo i nie, bo wieje. No zobaczymy. To zaczniemy najpierw od lotu. O kurcze. O kurcze. Aaaa! Niemożliwe. O nie. Stoi prawie miejsce, ale gazu też mało. Dobra, schodzimy niżej. Chodź tutaj do mnie, ptaszyno. Nie. Dobra, wyłączony silnik. Okej. Ale niesamowite. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Ten samolot ma 40 cm rozpiętości. Ale żwawo, znaczy radzi sobie. Czy żwawo leci, to bym nie powiedział. Jeszcze bym go chyba musiał trochę wytrymować, ale to już nie dzisiaj, nie w taką pogodę. Ale coś niesamowitego. To maleństwo sobie radzi. Dobra, ląduje my. Nie wylądowaliśmy. Przynajmniej jest zgodnie z planem. Dobra. Nie myślałem, że to się uda. Słuchajcie. O nie. Ja nie myślałem, że to się w ogóle uda. To będzie początek. Ach, idziemy na wprowadzenie. Dobra. Dzień dobry. Bohaterem dzisiejszego odcinka, jak już wiecie, jest takie maleństwo. Takie maleństwo. 40 cm rozpiętości. No to tyle, co prawie nic, jak to się mówi. O, w takim pudełku to przyjechało. Słuchajcie, ja zacznę od początku tutaj historię z tym maleństwem. Na jednym z kanałów, gdzie to chyba był jakiś Hindus, nie pamiętam jaki to tam kanał, to bez większego znaczenia. Zachwycał się młody człowiek właśnie takim samolotem i stwierdziłem, że no trzeba by to sprawdzić. Co to za cudo jest? No i nabyłem. Z Chin przyszło. Całe, bez uszkodzeń, bez problemów. I dzisiaj był jego pierwszy lot. Widzieliście i słyszeliście. Nie wiem ile waży, dam w opisie filmu, bo ani na stronie sklepu, ani na opakowaniu nie jest podana waga tego modelu. Niewielkie, koszt też tam powiedzmy jak na samolot, który lata. Nie jest duży. Natomiast to co jest istotne, ta maszynka to tak, przychodzi do nas z aparaturą. Ja jeszcze tego tak do końca nie testowałem. To jest przycisk od akrobacji, jak tu z instrukcji dołączone wynika, po naciśnięciu przycisku i zdaje się, że tutaj przy wychyleniu w prawo czy w lewo on wykona jakąś tam akrobację. Ma też sam wracać do punktu startu. Ok, super. Samolocik, u mnie była opcja z dwoma akumulatorami, ale ja sobie dokupiłem jeszcze tutaj dodatkowe. Natomiast tak, silnik, tak jak wynika to tutaj z opisu, to jest silnik szczotkowy z przekładnią. Do tego mamy tak serwo do lotek umieszczone centralnie. No i jest serwo do steru kierunku i wysokości. I kurczę, to działa, jak widzieliście. Wiatr, no dość duży. Teraz jakoś się chwilę uspokoił, ale widać tutaj, że troszeczkę powiewa. A i co więcej, jeszcze zaczyna kropić deszcz. Nie przedłużam tutaj mojej opowieści. Myślę, że on jeszcze, czy ten, czy inny, bo jeszcze mam dwa inne egzemplarze, będą bohaterami tutaj kolejnych odcinków. To ja idę jeszcze póki nie rozpadało się. Ten wiatr jest jakiś taki możliwy, chociaż jak widać tam po tym drzewie, po tych drzewach i po liściach to troszeczkę wieje. Idę się pocieszyć tym maleństwem. No niby 20 minut lotu. Zobaczymy jak to w praktyce będzie. Wiecie co? Tutaj jakieś dziwne sytuacje mi się działy. Kurczę, no ale nic. Udało się chyba zapanować na tym. A nad tym już nie. Nieładny był dźwięk. Wiecie co, coś ten samolot... Chyba z nim coś jest nie tak. Zaraz wracam. No dobrze, dobrze. To znaczy właściwie niedobrze. P40 coś dolega. Jak mówiłem, to wziąłem kilka egzemplarzy i już powiem tak. No ten P40
Coś z nim jest nie tak. Wziąłem Spitfire'a. Zobaczymy, co nam Spitfire pokaże. No dobra. O ile P40 ciągnął do góry, to Spitfire... Spitfire'a ciągnie w dół. Ewidentnie. Ale tak samo fajnie sobie radzi. Że zaskoczony jestem mimo wszystko, no ale wolałbym, żeby wszystkie samolociki mi chodziły. Jeszcze mam trzeciego, do trzeciego nie mam aparatury, ale ponoć Zorro powinno, to 4 w jednym powinno dać się zbindować. Zobaczymy. Zaczyna trochę kropić, nie chcę przedłużać, nie chcę przeciągać struny. Natomiast powiem tak, fajny samolocik do zabrania sobie gdzieś tam na jakiś wyjazd. Jak nie mamy miejsca, żeby zabierać duże samoloty, pełnowymiarowe, czy tam nawet niepełnowymiarowe. On teraz leci tak na pół gazu i bardzo fajnie sobie daje radę. Mam nadzieję, że to będzie widać na filmie. No, trzeba powiedzieć, że on ma też wbudowaną stabilizację, więc jest to łatwiejsze, że on widać, że ta stabilizacja nawet odpracowuje. Tak na pół gazu sobie daje radę. W tym kropiącym deszczyku, tak a propos tutaj odporności, to myślę, że jeszcze sobie porozmawiamy na ten temat i zabezpieczeniu przed wilgocią. No ten samolot ewidentnie nie był jeszcze zabezpieczany. Mam nadzieję, że nie zaszkodzi ten kropiący deszczyk. Natomiast bardzo fajnie lata. Radzi sobie jak na takie maleństwo, no zuch. No ale jak widać tak, na załączonym obrazku, na przykładzie tutaj tych dwóch samolotów, no jeden jest ewidentnie uszkodzony. No i niestety, to też wiemy, jak kupujemy w Chinach, że musimy się z tym liczyć, że ten sprzęt może przyjść jakiś tam mniej lub bardziej wadliwy. No lepiej, żeby mniej, oczywiście. I zobaczcie, ten wiatr jest widoczny na tych drzewach, a ten malutki zuch, sprawdzę w domu, ile on waży z bateryjką. Świetnie sobie radzi. Damy trochę więcej gazu. O, zaczyna się robić nerwowy. Dobra, to nie chcemy, żeby był nerwowy. Zresztą tu mamy jakiś przełącznik, przełączymy. To jest jakiś tam, tutaj jest na bardziej zaawansowany. O kurcze. Dobra, dajemy jednak na mniej zaawansowanego pilota. Zaczął się robić nerwowy, wszystko się robi jasne. Zejdziemy trochę niżej, bo go poderwało do góry. No pewnie jak się oswoję z nim, to będzie też inaczej się latało. Pół gazu. Wracamy do pół gazu. No świetnie, świetnie lata. Zastanawiałem się, czy jakaś różnica jest pomiędzy poszczególnymi modelikami, ale prawdopodobnie nie za duża. Mają te same, czy bardzo podobne śmigła, też silniki z przekładniami. Natomiast stabilizacja zaskakująco fajnie sobie radzi, jak na takie malutkie urządzenie. I daje radę. Nie powiem, żeby to od razu został mój samolot, moim samolotem numer jeden, aczkolwiek ciekawa propozycja na wyjazdy. Spróbujemy jeszcze w nim wylądować w jednym kawałku. Wiatr go mocno zabierać chce, ale ten zuch sobie, jak widać, radzi. I powiem tak, jest fajnie sterowny. Dobra, gaz zero, lądujemy i wylądował. Okej. Okay. Idziemy teraz w samolocik. Nie sądzę, żeby coś z nim się stało. Bo on naprawdę nie waży dużo. O, już go widzę. Kurczę, trawa wysoka, kabazie twarde. Nie fajnie, nie fajnie. Jest. Jest. Śmigło odpadło. On jest taki zrobiony na sprytnie, tylko żebyśmy znaleźli to śmigiełko. Byłoby miło. Czy ono gdzieś tutaj jest? O rany. Pierwszy lot i stracić śmigło. To ja go tutaj chwilę poszukam. Zaraz wracam. Michał ucieszona, czyli wszystko dobrze. Śmigło się odnalazło. Słuchajcie, tutaj bardzo fajne jest rozwiązanie, jeżeli chodzi o śmigło. Ono jest, ma taką możliwość, ma tutaj taki rancik i ma taką możliwość, że jeżeli dojdzie do zahaczenia, to ono się po prostu wyczepi. Takie, nie wiem, czy uda mi się to tak jedną ręką zrobić. Asystentko, mogę prosić o pomoc? Nie. Aha. Będzie się to
to drogo kosztowało. Tutaj patrz, tutaj. Tutaj nakieruj na to. Na co? Na tą część. No. O, i tutaj to powinno, jeszcze tego nie robiłem, ale powinno wskoczyć. O, i wskoczyło. Teraz jak coś się dzieje, to to śmigło odłącza się. Co do trwałości, trudno mi powiedzieć, natomiast zdało to egzamin, bo wpadł w te krzaczorki, a śmigło odpadło, zostało znalezione i wszystko jest w porządku. Także dziękuję. Do tematu jeszcze wrócimy, bo jest ciekawy, deszcz mnie goni. Do zobaczenia.